Hej, z tej strony Roz, witam was wszystkich bardzo serdecznie w polskiej wersji naszego Brawl-talka, czyli w tłumaczeniu tego angielskiego oraz wyjaśnienia takich właśnie ciekawostek i tajemnic, które tutaj się pojawiają, wyjaśnienia tego dokładniej, co tutaj zostanie zmienione i co takiego pojawi się w najnowszym update'cie w naszym Brawl Star. Hello and welcome to Brawl Talk. Ryan, could you please? But Danny, it's the summer of monsters! Dokładnie tak, jak sami słyszeliście, najnowszy sezon naszym Brawl Stars będzie nazywał się Latem Potworów, czyli The Summer of the Monsters. The Summer of the Monsters. Jak widzieliście na tym krótkim fragmencie, jest dużo zmian, nowa postać i wiele innych ciekawych zmian. Update'y postaci, remodele, nowe mapy, nowe tryby i wiele więcej, ale o tym już niedługo. That's right, Season 2, Summer of Monsters. We've got a brand new chromatic brawler for you called Surge, and he's maybe one of... Jak przed chwilą słyszeliście, przygotowali dla nas nowego chromatycznego zadymiarza. Jest to Surge, który wygląda naprawdę ciekawie. Jest to robot, taki potwór, który... Jak działa? Jak strzela? Zobaczmy. The most unique brawlers we've ever made. His main attack is a kind of like a combination of Spike and Jin. You throw a projectile and then when it hits the enemy, it divides into other projectiles. That's right. And his super is really interesting. Every time you use Surge's super, he upgrades himself and his attacks become different and he becomes stronger. You can do that a maximum of 3 times, but if you're defeated, you lose. Jak przed chwilą słyszeliście, owy najnowszy zadymiarz jest najbardziej unikalnym zadymiarzem w całym naszym Brawl Stars i jest on tak trochę, jeżeli chodzi o jego atak, jak tutaj powiedzieli, połączeniem takiego Spike'a i Jina. Do tego jego super jest na tyle unikalna, że za każdym razem, kiedy jej używa, ulepsza się i ma takie upgrade'y swojej postaci, więc staje się coraz silniejszy. Jednak, jeżeli zginie, jeżeli zostanie pokonany, to jego upgrade'y się cofają, więc pamiętajcie, by trzymać się przy życiu i nie zginąć przypadkiem, ponieważ jeżeli zginiecie, no to wiadomo, że stracicie te ulepszenia. Oczywiście na showdownie nie będzie to takie mocne, ale na takich game grabach, czy na przykład na padzie będzie to naprawdę fajnie. I przy okazji teraz tutaj widzimy najnowszą mapę do naszego napadu, która wygląda naprawdę fajnie, mi się podoba. Jest to taki design miejski i w ogóle taki trochę technologiczny, taki futurystyczny, ale nic dziwnego, przecież to będzie lato z potworami, a potwory gdzie najczęściej atakują? No oczywiście, Godzilla niższe miasta. Zresztą, co mamy tu jeszcze? Czego jeszcze możemy się spodziewać po najnowszym update'cie? Zaraz zobaczymy. All those upgrades, so stay alive. In addition, we have another exclusive skin in the pass. Before, we had only one, now we have two. And those exclusive skins are Super Ranger Brock and Mecha Paladin Surge. Also, one quality of life change that you guys have been asking for. Now you can collect the rewards in any order you want. That's right. Season 2 Summer of Monsters is starting on... Okej, Super Ranger Brock. Wow, naprawdę super fajny skinek. Podoba mi się. Daję mu taką ocenkę 7 na 10. Taki Power Ranger z niego trochę. I Mecha Paladin Surge. Wow. Nie dość, że Mecha, to jeszcze Paladin i to jeszcze Surge. Nazwa... Dowalona, ładna, super, mi się podoba. I jeżeli chodzi o ocenkę tego skina, to tutaj, aj, taka szósteczka, 6 na 10. Jakoś mega ten skin się nie podoba, nie będę fanem tych skinów, więc zawsze jakieś skiny będą do zdobycia, ale jakieś mega epickie, że takie must have, to dla mnie nie są, ale na pewno pojawią się jeszcze jakieś skiny dodatkowe, więc zobaczymy, co tam będą za skiny i czy one będą lepsze, czy będą ciekawsze. Zresztą, co jeszcze zobaczymy w tym Brawl Talku. Lećmy dalej. Also, one quality of life change that you guys have been asking for. Now you can collect the rewards in any order you want. That's right. Season 2 Summer of Monsters is starting on... Kolejna ważna informacja. Teraz jeżeli chodzi o nasz karnet zadymiarski, możemy odbierać nasze przedmioty dowolnie jak tylko chcemy. W sensie nie musimy po kolei tych przedmiotów odkrywać, tak jak to miało miejsce obecnie, tylko możemy sobie odebrać na przykład poziom przedmiot za poziom 6, a potem od razu za poziom 12 i cofnąć sobie poziom 5 odebrać. Wiecie, odbieracie sobie co chcecie, na przykład możecie odbierać cały czas monety, skrzynek nie odbierać i zostawić sobie je później na opening, więc naprawdę super rzecz. I przy okazji tutaj zatrzymałem na idealnym momencie.
sezon drugi startuje 6 lipca. Monsters is starting on July 6 and will last 10 weeks. Now Ryan, if I have like 1 million gold coins, what can I do with them now? That's way too much gold, and here's how you're gonna spend it. Coming in this update, we've got true silver and true gold skins for the very coin-rich players. True silver is gonna cost 10,000 coins, and true gold costs 25,000. But if you want that gold skin, you've gotta buy the silver one first. And to be able to buy it, you need to reach at least power 9. Jak sami słyszeliście, sezon będzie trwał 10 weekendów, a co więcej, jeżeli jesteście posiadaczami golda w Brawl Stars w liczbie naprawdę dużej i sami nie wiecie, co już z tym goldem robić, 1 milion golda, 2 miliony golda, co ja mam z tym robić, na co wydawać, dodali skiny do postaci. Srebrny skin, że postać jest cała srebrna, kosztuje 10 tysięcy golda, natomiast za 25 tysięcy golda kupicie złotą postać, czyli cała jest złota i to jest dla bardzo bogatych graczy, bo 25 tysięcy golda plus 10 tysięcy golda to jest 35 tysięcy golda. Czemu to sumuję? Ponieważ żeby zdobyć złotą wersję naszego skina, naszej postaci, pierw musimy wydać 10 tysięcy na tą srebrną wersję, a potem dodatkowo to 25 tysięcy na tą złotą, więc w sumie wychodzi 35 tysięcy golda na ulepszenie jednego zadymiarza. Nie wszystkich, nie, jednego. Więc jeżeli macie naprawdę dużo golda, to ulepszajcie i dajcie znać na dole w komentarzu, na ile postaci w tym momencie jesteście w stanie ulepszyć. Czyli czy macie na przykład 60 tysięcy, to możecie ulepszyć powiedzmy 2 niecałe, co nie? Jak macie 70 tysięcy, to 2 całe, czyli jak macie 60 tysięcy, to jedną postać możecie ulepszyć na maksa, więc dajcie znać w komentarzu na dole, ile postaci na maksa możecie ulepszyć. Ja? No niestety, ale 0, bo na chwilę obecną to ja zbieram monety, żeby postacie na maksymalny poziom mocy ulepszyć, więc jestem na tym etapie na chwilę obecną. Coming in July, we have Mega Beetle Bee, King Crab Tick, and fighting those monsters is Streetwear Max. The Summer of Monsters wouldn't be complete without... Okej, widzieliście teraz 3 skiny. Oj, jeżeli chodzi o te skiny, to pierwszy skin, według mnie, to jest takie 8 na 10. Jeżeli chodzi o tego raczka, to jest 9 na 10, bo jest takie trochę memiczne, no bo wiecie, raczek, krabik, no wiadomo o co chodzi. No i Streetwear Max jest całkiem spoko, jak na razie chyba najładniejszy skin do naszej Max, więc to warto wziąć pod uwagę. I tutaj też leci takie, a dajmy 7,5 na 10. Chciałem dać 7, ale dajmy to pół więcej. Zasługuje za to, że w sumie najładniejszy skin do Max, jaki jest obecnie w gierce. Przynajmniej takie jest moje zdanie. A jakie jest wasze, dajcie znać oczywiście na dole w komentarzu, a my lecimy dalej. New PvE mode, which means that brawlers against computer or AI. So now we are having 3 brawlers against another boss. And this boss is a big monster that wants to destroy the city. And you... W końcu doczekaliśmy się. Nowy tryb w naszym Brawl Stars, który wygląda naprawdę fajniej. Super City Rampage. To będzie tryb, który polega w skrócie na tym, że 3 zadymiarzy będzie musiało walczyć z jednym bossem potworem, który niszczy miasto. I musimy pokonać go w ciągu bodajże 2 minut, zanim uda mu się zniszczyć całe miasto. Jeżeli zniszczy całe miasto, to niestety przegrywamy, czyli to tam 2 minuty będzie trwało około. Jeżeli natomiast uda nam się go pokonać, to wygrywamy. Prawdopodobnie będą na tym misje, prawdopodobnie będzie tutaj można zdobywać sobie tokeny i pewnie będą jakieś na tym wyzwania. Więc mam nadzieję, że ten trybik będzie fajny, mam nadzieję, że uda się, bo wygląda zapowiedzi naprawdę ciekawie. A wy co o nim sądzicie, dajcie znać na dole i lecimy oczywiście dalej. Zobaczymy, co jeszcze więcej nam o tym trybie powiedzą. Może coś dodatkowego? Zobaczmy. Have to prevent that from happening by defeating the boss before, I think it's 2 minutes. That's right, before the city gets destroyed. Exactly. Coming in this update, we're testing a new object on the map called the rope fence. This is kind of cool because you can shoot over it, but you can't walk through it. So it's sort of like water, but it can be destroyed like other wall tiles can. And also, Hot Zone is here to stay. You guys have been asking, Hot Zone is going into the rotation with maps and new quests. O, i tutaj fajna rzecz, na mapie zostaną dodane nowe przedmioty, nowe bloki, przez które można strzelać, powiecie, pomiędzy tymi jakby słupkami, one są na linkach połączone, czy na... Nie, chyba nie na linkach, a bardziej na takich drewnianych patyczkach, ale nieważne, między nimi właśnie są dziury i można przez to właśnie strzelać i dzięki temu można atakować przez jakby ścianę przeciwnika, ale nie można przejść przez to, bo niestety no, postacie nie mogą kucać, więc nie można tego przejść, ale można to zniszczyć, więc finalnie wychodzi na to, że... Fajny nowy przedmiot, ciekawe jak będzie on wyglądał w grze, ciekawe jak grywalność się zmieni przez ten przedmiot w naszej gierce. Myślę, że będzie ciekawe, myślę, że będzie fajnie, ale jak to wyjdzie w praktyce, zobaczymy niedługo.
has been asking. Hot Zone is going into the rotation with maps and new quests. And we've got more pins, and pins will be available in battle starting with the update. And also the trophy road. Okej, jak widzicie, mamy nowe piny, tutaj są z Nitą. Happy, szczęśliwa Nita, smutna, zła oraz specjalna. Taka, można powiedzieć, że trochę spocona. I to jest fajne. Fajne i te piny można używać w walce. Skąd wiem? A otóż mamy tutaj piękny napis. Select pins for Nita to use in battle. Więc wybierz pin do Nity, żeby użyć go w czasie bitwy, więc będzie można używać tych pinów w czasie walki i to jest naprawdę fajna rzecz, że no na przykład idziesz sobie na mapce i dajesz serduszko komuś i może on też ci odda serduszko i się zaprzyjaźnicie na mapce. O, takie fajne akty, fajne szoty będą wtedy, myślę, że powstawały, trochę jak w Fortnite ma to miejsce. Zresztą zobaczmy, jak tutaj to wygląda w grze. Gold got extended up to 50,000 trophies. Myślałem, naprawdę, długo myślałem nad tematem, kiedy powiększą Aleję Pucharków. I jak myślałem, że powiększą Aleję Pucharków, dobra, tam z 30 tysięcy max dadzą. Ja na chwilę obecną jak coś mam 18 300, coś takiego, a ja tu patrzę na tego Brokolka i wow, 50 tysięcy Pucharków. Dajcie znać, czy uda wam się zapełnić tabelę Pucharków od razu na maksa, czy jednak będziecie musieli nad tym pracować, bo 50 tysięcy pucharków. Jestem ciekawy, kto pierwszy to wbije, bo nie wiem, czy nawet jest taki rekord świata 50 tysięcy. Wow, 50 tysięcy wbić. Ej, to będzie wyzwanie. 50 tysięcy pucharków. Wow, naprawdę wow. Dobrze, zobaczmy, co mamy tu więcej. Crow and White Crow are getting a remodel in this update. Dobrze słyszeliście. Nie przesłyszeliście się. Remodel. Remodel Crowa i remodel naszego White Crowa, czyli białego Crowa, wyglądają naprawdę wow, niesamowicie. Przyjrzyjcie się teraz w grze. Tutaj widzicie na ekranie zdjęcie to zdjęcie, ale zobaczcie, jak to w grze wygląda. Realistycznie, takie ciałko. Wow, naprawdę fajnie. Teraz Crow to dopiero będzie kozaczek. No i teraz jakie z niego ciacho. Wow, lećmy dalej. Don't forget to subscribe to get more awesome news like that. Kochani, chyba najważniejszy moment tego filmu. Powiedzieli tutaj piękne słowa. Przepiękne, o tym można pisać wiersze, o tym można pisać poematy, o tym można snuć wieczorami, dniami, nocami. Całe życie o tym można mówić. Zostawcie suba. I mamy tutaj pokazanie dalszych akcji. Zobaczcie, 10 tygodni. 10 tygodni będzie cały ten evencik, wszystko 10 tygodni. 10 gadżetów, nowe 10 gadżetów pojawi się prawdopodobnie. I pożegnanie. I'm really impressed on how good that was. I could tell we had no idea what we were saying, but we got it out there. Because I said your lines and then... A na sam koniec zostawiają nas z pytaniem, jak dobre to było. Jak dobre to było, to było świetne. Także pamiętajcie zostawić łapeczkę w górę pod tym filmem moim, jeżeli wam się podobało. Jeżeli jesteście nowi na kanale, to subka możecie zostawić. A jeżeli jesteście ciekawi czegoś, coś pominąłem, macie jakieś pytania lub sami zauważyliście coś ciekawego, to napiszcie o tym w komentarzu. Chętnie poczytam, chętnie zobaczę, co tam myślicie na temat najnowszego sezonu i dajcie znać, czy będziecie mieli zamiar w nowym sezonie oczywiście kupować sobie karnet zadymiarski, bo w karnecie zadymiarskim, nie wiem czy zauważyliście, ale jest do zdobycia skinek, jest do zdobycia postać chromatyczna, która wygląda na naprawdę fajną, naprawdę unikatową i mam nadzieję, że ogólnie cały ten sezon będzie ciekawy, będzie trwał 10 tygodni, więc będzie dosyć długi, ale nowy tryb, dużo nowości, dużo nowych map, dużo więcej będzie się teraz działo, więc mam nadzieję, że wszystko wypadnie świetnie. Oczywiście, oczywiście mówi do was Trost, trzymajcie się i do usłyszenia już jutro, jak zwykle o godzinie 12, dzisiaj w sumie tylko trochę wcześniejsza godzina filmu, ale to z uwagi na ten niesamowity update'cik, a właściwie to info update'cie. Także trzymajcie się i do jutra godziny 12. Hej! I have a dream, that's all I need. I'll make it happen with some work and belief. Know what I want, so I'll take it on. I've made mistakes, but mistakes make you strong. Let's break it down for a minute. I want the crown, I'm gon' get it. You hear me loud, man, I'm winning. Yeah, Charlie Sheen will be grinning. These ladies know that I'm sinning, and this is just the beginning. I'm closing in the night inning. There ain't no point in resisting. Living life like a dream. Live it right, that's the thing. Every night, got a team. I've been tied to the scene. Out on stage, here on screen. Okay, it's a dream.